Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikroz i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Jesteśmy tutaj zaraz pod moją bazą. Marzniemy, bo mamy zepsutą zbroję oczywiście, całkowicie prawie. Jesteśmy tutaj razem ze tego pogromcą i mamy tutaj nasz nowy nabytek, Raptora, którego zacząłem oswajać na 104 levelu, dostał 46 leveli bonusu po oswojeniu i tutaj mamy pacjenta, który zaraz się powinien oswoić, dosłownie. Tak jest, już jest bliski. Oswajamy taki niski level tylko po to, żeby był, bo przed chwilą mi zginął też taki niski level Pteranodona. Dostał parę strzałów od węża, który był na 200 którymś tam levelu i po prostu tak szybko zasnął ten Pteranodon, że zdążyłem tylko uciec, zabrać siodło i po prostu uciekłem, bo ten wąż po jednym strzale też mnie uśpił, ale na szczęście odbiegłem gdzieś dalej i nie zaatakował mnie. Także przeżyłem całą sytuację. I z góry od razu zapowiadam, moi drodzy, jutro jest live kolejny z Far Cry'a, czyli jutro, czyli w czwartek, tak? Bo dzisiaj jest środa, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. Tak jest, dzisiaj jest środa, musiałem sprawdzić, bo kurczę, już nie byłem sam pewien. No i dobra, oswoił nam się tutaj pacjent. Jedzmy sobie jagódki. Oswoił nam się ten oto tutaj pacjent. Wrzućmy mu trochę mięcha jeszcze. Niech sobie ma. Wow, ile ja mam skóry przy sobie. Aha, bo mam skóry tyle z paracerów. Więc tak, bierzemy wszystkich, zawrócimy tym stegozaurem. Myślę, że będzie bezpieczniej zawrócić. Dobra, obróćmy się. Ten stego to jest taki, wiecie, masakra po prostu. A generalnie na dzisiaj planowałem oswajanie tamtego bobra, ale on ma 100 któryś level i jego oswajanie trwałoby ponad 2 godziny. Ponad 2 godziny na samych jagodach. Na serwerze, który ma 5-krotny taming. Także wyobraźcie sobie, jak długie oswajanie byłoby na zwykłym serwerze. Po prostu masakra. Przejdę czy nie przejdę? Dobra, musisz sobie poradzić z tego. Dlatego z oswajaniem tego bobra wstrzymamy się do czasu. Przejdziesz czy nie przejdziesz, kolego? O Boże. O Boże, Raptor też tam utknął. Dobra, Raptor wylaz. Ja tutaj marznę, zaraz zginę od tego. W ogóle weźmy sobie wody, trochę uzupełnijmy. Idzie. Dobra. No, także oswajanie jego dosyć sporo by trwało. Gdzie on jest? Tutaj jest. Gdzie 112 level, także dosyć spory. Musimy sobie oswoić parę galimimusów i musimy z nich mieć chyba bodajże 7 jajek na tym serwerze, żeby móc sobie je... oswoić takiego właśnie bobra na samych kibelcach. Zjadłem surowe mięso, będę trochę zatruty, ale to co, zaraz powinno być wszystko w porządku. Wszyscy idą. W ogóle zobaczcie, jaki toporek znalazłem. Czerwony toporek w zrzucie znalazłem, który ma 287, 288 w sumie weapon damage'a. Także zaraz go przetestujemy, jak on w ogóle rąbie drewno. I mamy tu już zielony zrzut, po który zaraz możemy się udać. W sumie gdzieś tu widziałem Karno. Karno Taurusa. Tam łazi chyba. Tak jest, łazi tam. Zobaczmy, który gościu ma level. 24. Myślę, że na początek starczy. I Skorpion 16. Raptor. 216 level Raptor. What the fuck? Co wy na to? Może spróbujemy, co? Ciężko będzie przynajmniej tych trzech. Będę musiał go zwabić gdzieś tutaj. Dobra. Z tego oczywiście trzeba będzie wjechać, bo on się ledwo co mieści w te drzwi. Tak, jeszcze teraz... O kurwa, ten Karno się tu zbliża. Tak, jeszcze teraz mnie Pteranodon zablokował, Raptor. Generalnie nie mogę się ruszyć. Dobra, wyłazimy. Z
tego w las, Pteranodon zaraz powinien ten, a Raptor też w las. Raptor to jest cwaniak. No dzisiaj mi tutaj Alfa Raptor wskoczył, nie? Muszę tam ten płotek zlikwidować i jednak ścianę postawić, bo Alfa Raptor tu dzisiaj wskoczył i ledwo co mi się ledwo co zdążyłem go odciągnąć. Ledwo co zdążyłem go odciągnąć, żeby mi nie zeżarł tutaj tego stegozaura, a Pteranodona prawie mi zeżarł. Musimy perzermik bina w ogóle dzisiaj zrobić też, żeby mi się nie psuły już tak szybko te kibelsy i jaja, których w sumie nie mam zbyt wiele, no ale jakieś tam mam. Dobra. Co my mieliśmy teraz zrobić? Bo już w sumie zapomniałem. Mięso jakieś musimy sobie przede wszystkim ten skołować. Mamy tutaj przepalone, zepsute bierzemy. Zepsute się przyda i teraz tak, musimy trochę narkotyku wziąć. Ja tu jakiś delikatny zapas mam. Także przeróbmy sobie te 35 strzał na 35 drink arrows. Pada deszczyk, zjedzmy coś. Generalnie ja nagrywam teraz nie w swoim pokoju, bo w moim są malarze, tak jak już wiecie, tak jak mówiłem wam, ci co byli na live też już słyszeli. No i generalnie tutaj są spartańskie warunki z deczka. Ja miałem klatę gdzieś tutaj, co się z nią stało, aha. On tylko 9 chitiny, także nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie chyba nic tutaj naprawić. Rękawice jestem w stanie naprawić. Rękawic nie mam, no to możemy naprawić rękawice. Zawsze jakaś część armoru będzie. Wybaczcie, że tak kaszlę. Ale ten kaszel jeszcze mnie męczy. Dobra, głowę i tułów musimy sobie skraftować skórzane. Nie przerzuciłem tej skóry? Nie. Dobra, mamy tu. Mamy głowę. Musi to nam wystarczyć. I teraz jak będzie wyglądać sytuacja? Gamma jest podniesiona, bo już w sumie nie jestem pewien. Jest podniesiona. Ale tak do dupy trochę wygląda. Aha, siodło. Zapomniałem. Możemy sobie też od razu skraftować siodło na Raptora. Czy ja się nauczyłem takiego siodła? Chyba nie. A czy mam blueprinta na to? Chyba też nie. W ogóle tu mam parę ciekawych rzeczy. Tu jest siodło na Pteranodona. Zaraz wam wszystko pokażę. Mam już pewien pomysł, co będziemy robić na live. No dobra, nie mam siodła na Raptora. I przypuszczam, że się nie nauczyłem go. Raptor, tak jest. Możemy się nauczyć. 110 skóry. 110 skóry. I trochę drewna. Ok, resztę przerzucamy z powrotem. Idziemy do naszych dinozaurów. Może pokażę wam od razu statystyki tego Raptora. A więc wygląda to następująco. 960 życia, 420 staminy, oksygenu ma bardzo dużo. Szkoda, bo poszło mu dużo w ten tlen. 210 kappa, 200 mili damage i 120 movement speeda. Także nie jest źle, aczkolwiek zdecydowanie mogło być lepiej. Okej, okay, Raptor osiodłany. Teraz moi drodzy Pteranodon. Pach. Ile ty masz kapa? Bo tamten miał bardzo mało. Ty masz tyle samo kapa co tamten. Identycznie. Okej. Okay. Tu jest chyba ten Raptor. O ile się nie mylę. Gdzieś mi tutaj znikło. Jest. 216 level. Ej, generalnie teraz pozmieniałem trochę ustawienia graficzne. Także zobaczcie, ile jest teraz w miarę FPS-ów. No i myślę, że będzie próba zrobienia live'a jutro przed live'em z Far Cry'a, który odbędzie się około 16, myślę. To przed live'em sobie też przetestuję, albo po live'ie
przetestuję sobie, czy jestem w stanie to streamować. Jak widzicie, teraz widzieliście, przelatywałem i się renderował, no, renderowała nieodkryta część mapy i FPS-y spadły nawet poniżej 20, co było widać tam. Także nie wiem, czy to nie będzie przerywać. Ja będę musiał zrobić mały teścik. Okej, okay, mamy pociski do pistoletu. I tu nam zdradzał... Mam wrażenie, że słyszałem gdzieś ten, jak żeby ktoś tutaj leciał. Przynajmniej mam takie miałem takie wrażenie. Ile tu mamy Argentiv? Może jakaś ciekawa by była? 72 level. Na pierwszą Argentivę byłaby okej. Okay. 8 level. 16. No dobra, jakoś sobie tam wkrótce oswoimy na pewno. Szkoda, że tamta Argentiva, którą oswajałem na Valhalli, przepadła. Bardzo ładna była, ojej, ona była po prostu cudna. Aż żałuję, że nie zdążyłem jej zaploadować. Może dałbym radę ją zaploadować, bo ja nie wiem, czy wiecie, ale nieraz dinozaury da się uploadować i właśnie je ściągać na innym serwerze. Tylko nie wiem, czy to działa na nieoficjalnych serwerach, czy tylko na oficjalnych. Zielone zrzuty sobie darujmy, moi drodzy. T-Rexa tam mamy. 24 level. Dobra, gammę można zmniejszyć, bo teraz to jest za jasno. Taka pogoda do dupy trochę, ni to jasno, ni to ciemno. Która jest godzina? 4 w nocy. No to nie, no to gammę trzeba podciągnąć. Dlaczego jest tak jasno? Dziwnie to wygląda. Okej, okay, może karno oswoimy najpierw. Raptora to się zastanowię jeszcze nad nim. 16 level. Także myślę, że byłoby akurat. Chodź, koleżko. No zagruj się tu na mnie. Kurwa, ale raptor też się agruje. Ej, bo ja mam bramę otwartą. Ja mam bramę otwartą. Fuck, dobra. A więc tak. Kurczę, ten raptor też mnie korci. Spróbujmy tego raptora. Karno zaczął uciekać. Nie dostał żadnych obrażeń i zaczął uciekać, także... Nie wiem, czy któryś z was śledził kiedyś moją taką dyskusję z pewnym panem. I jak widzicie... Karno był zablokowany, nie mógł nas uderzyć i zaczął uciekać. Czy on wraca do mnie? Nie, nie widzę. Śpi. Okej. Okay. To teraz można by było karno z powrotem chapnąć. Chodź, koleżko. Idziesz za mną? No zawracaj, zawracaj, chodź. No dalej, dalej, gdzie jesteś? Fuck. Gdzieś ty poleciał znowu. Dobra, kij z tobą. Kij z tobą, koleżko. A więc tak. Przerzucamy trochę mięcha z tego pana. Do tego pana. Znaczy to jest pan? Samica. 216 level. Zaraz zobaczymy, jak chapnie. Nie no, masakra. 216 level. To się myślę, że będzie trochę oswajać, moi drodzy. Już coś ugryzła. 106 leveli by mogła dostać, jakby ten F-Taming Effectiveness się utrzymał na tym poziomie. Ale jak widzicie, zjadła to jedno mięso i ten pasek nie za bardzo wskoczył. Także nie wiem, czy ja w ogóle to oswoję wam na tym odcinku. Ale przynajmniej pozabijamy trochę. Pozabijamy, żebyście widzieli co i jak. No, generalnie pokażę wam, okolica jest dosyć... Dosyć niebezpieczna. Który ty masz level? 32. To nie, nie będę oswajał takiego, chyba że jesteś samica. Samiec, to nie będziemy oswajać.
Nie będziemy, moi drodzy, oswajać tego. A więc tak, teraz nie wiem, czy ja tym pteranodonem będę w stanie coś zabić takiego większego. Ale myślę, że zaraz się przekonamy. Lecimy tutaj w stronę respu paracerów. O, węża. Ale to jest chyba ten wąż, który mi zeżarł ten. No oczywiście, to jest 224 level. To jest ten wąż, co mi zeżarł poprzedniego pteranodona, dokładnie w tym miejscu zginął. Tego węża sobie darujmy. Który ty masz level? 32. No myślę, że możemy zacząć go atakować. I zobaczymy, może... Tylko ten ma mało staminy, ten mój pteranodon. Długo takiej walki nie wytrzyma. Dobra, gościu zaczął uciekać. Tylko ucieka w stronę innego paracera, to nie jest dobre. No właśnie, mówiłem, że to nie jest dobre. Wąż się tutaj zainteresował całą akcją. Nam się musi stamina odnowić, bo ten pteranodon jest świeżo oswojony, on chyba nie ma zbyt wiele staminy. Tam jest baza jakiegoś tam sąsiada. Wow, w ogóle raptor mu alfa wskoczył gdzieś tam do bazy, grubo. Gdzie jest ten paracer, którego ja tutaj atakowałem? To jest ten drugi. A co się stało z tamtym? What the fuck? Może piranie go zeżarły. Który ty masz level, raptor? 80. Co się stało z tamtym paracerem? Taka walka poszła na marne? No, krokodyl się tu też widzę, że zaczyna wtrącać. Okej, paracer zaczął uciekać, bo przegrywa walkę z wężem. Oczywiście, który ten wąż ma level? A, to jest ten, co mnie zabił. Okej, może pomóżmy paracerowi. Muszę uważać, bo ten wążek jebnie, to naprawdę dużo torpora wskakuje. Krokodyl jeszcze się tu wtrążala. Może krokodylem się zajmiemy. 96 level, może być trochę ciężko. Jeszcze raptor mi się tutaj pieprza. Nie jestem w stanie tego zrobić. Ten krokodyl jest za silny. Znaczy mój pteranodon jest za słaby, o. Zacznijmy od tego. Podleczmy gnojka. Dostał level czy nie? Powinien dostać. Tam jest ten ranny paracer? Nie. To jest inny. Dobra, może tu jakiś wąż mały będzie. 32 level, ten byłby dobry. Ale ten wąż tutaj długo walczy, masakra. Muszę odlecieć do góry, żeby one zgubiły na mnie agro. Tobie wrzucamy w staminę. Paracer zaczął uciekać. Ja muszę w ogóle wylądować, bo zaraz mi się skończy. O kurwa, tylko nie tu! Kurwa mać! Już po mnie. Nie, to pirania, okej. To pirania, Boże, dobrze, że ten wąż mnie nie uderzył zbyt drugi raz, bo już bym spał, nie? To jest cały czas ten sam wąż, czy nie? Nie, to jest inny. Dobra, teraz możemy pomóc. O kurwa, tu jest drugi. Ten drugi, 48. Dobra, zobaczmy, może paracer sobie da... Aj kurwa, tutaj to się zebrała po prostu taka gromada, że ja nawet nie będę miał szansy nic zrobić z tym paracerem. Jeszcze przyszedł ten. O, on już śpi, ale ja go nie będę w stanie nawet... O, właśnie. Nie będę w stanie go nawet tutaj sobie chapnąć nic z niego, bo...
Ej, ten wąż nie żyje, dobra. Miałeś coś w inwentory ciekawego? Trank arrows możemy wziąć, przepis na zupkę. I bierzemy z ciebie mięcho, mój drogi. O kurwa. Dobra, żadnego prime'a nie było. Miał być prime, moi drodzy, a nie było. I co teraz? Tego bym był w stanie rozwalić. Tylko te krokodyle tutaj będą mi przeszkadzać. Ale przynajmniej level bijemy. Już 20 minut odcinek trwał, what the fuck, przecież dopiero co zacząłem. Okej, krokodyle się przyłączyły do akcji. Sarko level 240, maksymalny level jaki istnieje, nie wiedziałem jak się wysłowić. Chyba nie zdobędziemy żadnego prima, moi drodzy. Tam ten 240 level to on mnie zajrzał jak chwila moment. Idziemy zobaczyć w ogóle jak ten raptor tam wygląda, jak jego poziom nieprzytomności wygląda tutaj. Jak tu to jego oswajanie idzie. No trochę już zjadł. Nie, w sumie nie jest takie, nie idzie tak wolno. Na prime to powiem wam, że już by było naprawdę daleko, nie? Myślę, że ponad połowę byśmy zrobili. Może tego brontu zabije. Level 8, no prawie, patrzcie. No zaraz powinien zacząć uciekać, moi drodzy, bo już jest mocno pokrwawiony. Tak jak mówiłem, zaczął uciekać. Udało się. Zabiłem go pteranodonem. Także pteranodonowi level też trochę wpadł. Ale z Bronto mało prime'a leci. No, jeden prime jak na razie wyleciał i myślę, że to będzie jedyny. No nie, jeszcze jeden wpadł. Ale z Bronto naprawdę bardzo mało prime'a leci. Jak na takiego wielkiego dinozaura to powinno więcej naprawdę z niego lecieć. Z paracerów jestem w stanie wyciągnąć chyba z 8 kiedyś mi się udało wyciągnąć, także to jest naprawdę dużo. Dobra, ile ty masz fooda? 40 niecałe ci dopiero spadło, chyba przy 80 jak spadnie to dopiero prime'a je. Dobra, ty dostajesz level oczywiście stamina. No, parę leveli dostajesz. Dosyć ciekawie. Dobra, odłóżmy sobie te niepotrzebne. On zjadł? On teraz zjadł chyba. No oczywiście, że zjadł. To jednak nie, na prime. A, bo to na kibesach chyba 80 musi spać. Oho. Jest garno. Chodź, koleżko, chodź. Z karno może mi wypaść ten. Oj nie, ale tak się nie będziemy bawić z tobą. W
O kurwa, spadłem. Ale nie sięga mnie. O, teraz mnie sięga. Dobra. Trzeba załatwić to staromodnie, czyli dzidą. Oj, niestety go uderzyłem raz dzidą i dostałem... No prime'a dostałem, ale... Jakbym uderzył go kill-offem, to bym dostał, przypuszczam, że trochę lepsze surowce. Może trochę dłuższy ten odcinek zrobimy. No chciałbym wam tego raptora oswoić na odcinku. W sumie raptorem możemy iść coś popolować. Myślę, że raptorem nawet będzie lepiej. Melee damage mu ładujemy i zaraz na niego wsiadamy i możemy się nim pobawić. Aczkolwiek będzie ciężko. No, o, tu mamy trochę tego, trochę metalu. Musimy w ogóle przepalić. Właśnie, miałem wam pokazać ten. Jakie ciekawe rzeczy ja tutaj znalazłem. Na razie przerzućmy to wszystko tutaj. Czy ja tutaj coś mam? Tak, znalazłem blueprint na zielony shotgun, blueprint na fioletową dzidę, którą trzeba będzie skraftować. 64 metale potrzebuję. Tu mam zieloną dzidę, tu mam czerwony toporek, który już wam pokazywałem. Toporek, no, czerwony toporek, niebieski kill-off, który wam pokazywałem, fioletowe siodło, żółte siodło na trajka, co prawdaż, niestety, żółty sickle znalazłem, blueprint na czerwony toporek znalazłem, 427 weapon damage'a, to grubo, grubo, musimy go skraftować, ale zobaczcie, jakie on ma wymagania, 373 metalu, metalingotów, trochę pocisków znalazłem, tak, i żółtą dzidę znalazłem, to musimy skraftować w pierwszej kolejności, bo dzida jest ważna. 194 weapon damage'a. Fioletowy pistolecik też znalazłem, moi drodzy. I tu mam jeszcze też parę ciekawych rzeczy. Naprawdę te zrzuty ulepszone to konkretne rzeczy mają w środku. Znalazłem zielony shotgun. Do tego jeszcze mam sporo amunicji. Blueprint na niebieski shotgun. Blueprint na pociski do... Trzy blueprinty w sumie były w jednym zrzucie, nie wiem dlaczego. Do pocisków do RPG. I znalazłem fioletowe RPG, moi drodzy. Także trochę mają wymagania, żeby to skraftować, ale jak to tylko zdobędziemy, to na pewno będzie jakiś odcinek z RPG, moi drodzy. Także spodziewajcie się, że będziemy się bawić. Myślę, że jeżeli uda mi się postreamować i uda mi się zrobić live'a, to shotgunem się trochę pobawimy i pistoletem zwykłym. Dobra, na początek zabijmy sobie tego dealo. Żeby chociaż coś tam mu tego levelu powpadało, żebym ja mógł go wylevelować. W sumie jak już będę miał dwa takie dinozaury, to nie ma level 150, ale to jest samica, a to? To też jest chyba samica. Samica. To nie będziemy mogli rozmnożenia zrobić. Niestety. Dobra, bierzemy wszystko na skórę już teraz. Miecha mam pod dostatkiem. Tam jest bronto, ale brąciaka raptorem to raczej nie za bardzo, tym bardziej, że ma 152 level. W sumie ty masz trochę tych narko. Także wrzućmy temu gościowi, zapodamy mu te narko berries. Moi drodzy. Leveli by mógłby dostać. Szkoda, szkoda, że nie mamy kibelsów, bo po prostu miazga by była. Miałby około 300 leveli. No, myślę, że spokojnie mógłby mieć więcej niż 300 leveli. Okej. Okay. Idziemy tam. Jakiegoś z tego sobie zabijemy, jeżeli nam się uda. Mamy tutaj parę z tego. Jakiegoś odosobnionego powinniśmy znaleźć. Albo uderzymy tego pacjenta i odejdziemy z nim trochę na bok. Kurwa, obydwa się zagrowały. Niedobrze. Podładujmy trochę staminkę. Które wy macie levele? Żebym ja tutaj się nie wpieprzył. Dobra, tego musimy zabić pierwszego, bo ma niski level.
Dobra, jeden prime wpadł. Tamte kąpiaki się zabawiają z tamtym z tego, także niech się bawią. Ja tutaj sobie zabiję tego jednego, co mnie irytuje. Okej, okay, śpi. Oczywiście level dajemy mu w damage. Mamy kolejnego prima, dobra, uciekamy. Uciekamy do naszego raptorka, który ten, który tutaj się nam oswaja. Pach, pach, dwa prime'y. Ładujemy temu panu dwa prime'y. Także zarąbiście. Trochę narkotyku może mu zapadamy, ale wiecie co zrobimy? Ja robię tutaj teraz cięcie, moi drodzy, i powrócę do was, jak już ten będzie blisko oswojenia, żeby tego odcinka nie przedłużać jakoś specjalnie. Ładujemy tu mil damage. Także ja idę tam i zaraz do was wracam. No dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Raptorek już prawie gotowy, raptorka już prawie gotowa. Zobaczcie na jej staty, 1560 życia, 645 staminy i nie zdążyłem reszty wam pokazać, ale myślę, że sobie zdążyliście cokolwiek zobaczyć. 216 level miała, ma 294 level. Masakra, zobaczmy na staty, 1920 życia, to jest sporo, 800 staminy, oksygenu ma sporo, kapa ma 282, 335 mili damage'a, to już jest sporo jak na sam start, i 120 movement speed'a, także raptorek jak najbardziej za, przerzucamy siodło z tego do tego. Movement speeda chyba więcej nie są w stanie dostać. One zawsze chyba dostają 120%, przynajmniej nigdy nie miałem inaczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. A więc tak, lecimy z raptorkami do naszej bazy. Mamy dwa dosyć wysokie, znaczy raptorki. Mamy dwie raptorki dosyć wysokie. Także zostawiamy je tutaj. Zostawiamy je tutaj, wszystko zostawiamy na neutral. Pterasa dajemy tutaj. Pterasa dajemy na passive. Zamykamy naszą zagrodę. Spójrzmy tylko, czy mają żarcie. Mają mięcho, mają jagody, czyli mają sześciuteńko. Jak tu u ciebie stoi? Ty masz mnóstwo surowców tutaj, dobra. Oczyszczę sobie to kiedy indziej. Także, no nie planowałem oswajać tak dużej raptorki. Pamiętajcie, moi drodzy, aby wymyślić imiona dla dinozaurów. Ja nie będę tego robił, pozostawiam to wam. Także mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał i zostawcie jakiegoś lajka, komenta po sobie. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć!